Dawno ci nie było na evencie. Ludzie jutro się pochylą nad tobą, nad twoimi zdjęciami. I wiesz, przytyła, schudła. Masz do tego dystans? Mam do tego dystans, od razu już uprzedzę, przytyłam. Nie musicie się zastanawiać. Jest mnie coraz więcej i jestem szczęśliwa. A dlaczego? Dlaczego jest mnie coraz więcej, czy dlaczego jestem szczęśliwa? No, dlaczego jest ciebie coraz więcej, bo pewnie... Ej, ale bo ja nie wiedziałem... O nie, nie, wszystko wiedziałem. Dobra, dlaczego jest ciebie coraz więcej? Jest mnie coraz więcej, ponieważ jestem... jestem chora i zmagam się z chorobą. I ona jest niesprawiedliwa i będę z nią się zmagała do końca swojego życia. I są dni, gdzie wyglądam lepiej i gdzie gorzej. I nauczyłam się poprzez ten czas, odkąd choruję, że mój wygląd nie gra roli. To nie jest najważniejsza rzecz, która mnie definiuje. Mam dużo więcej do zaoferowania niż mój wygląd. I jak to zrozumiałam, to przestałam się przejmować tym, że jest mniej więcej, po prostu kupuję większy ciuch. Spuchłam dzisiaj, no to zakładam inną marynarkę. Mam wielką twarz z czterema brodami, no trudno, tak dzisiaj wyglądam, no przykro mi, jeżeli tobie to nie odpowiada. Ale dalej mam serce, mam coś do powiedzenia, mogę śpiewać, mogę się z tobą pośmiać, pójść do kina, nie wiem, wiesz o co chodzi, to są wartości. I czy to jest ważne dla ciebie tak naprawdę na koniec dnia, jak idziesz ze mną do kina, czy ja ważę 60 czy 140 kilo? No, co innego, jeżeli ktoś jest chory, ja mówię o nadwadze teraz, tak? Ja jakby kompletnie nie zachęcam do tego, żeby mieć nadwagę, ani niedowagę. Każdy powinien dbać o swoje zdrowie, ja dbam o swoje, ale nie przejmuję się 2 kilogramami tu czy tam, jakby to jest nieistotne. No i ładnie powiedziałaś, dajcie jutro spokój, bo jutro tak będzie, dajcie, że się... Ale wiesz, bo ciebie dawno nie było, pochylą się nad twoim zdjęciem i rozłożą ci na czynniki pierwsze, więc się przygotuj, moja droga. Napij się dzisiaj, a jutro cały dzień śpi. Jutro jestem cały dzień za Liszią Kids. A no, super, dziękuję bardzo.